Hej, jestem Zwirbą i chciałbym was serdecznie powitać w Dev Diary z Europy Universalis 4, związanego z Darmą i Moogle Update 1.26. Zaczniemy od 31 lipca tego Dev Diary, tego dzisiejszego. I tutaj mamy związanego z centrami handlowymi. Do tej pory centra handlowe były stałe i były tego samego jak gdyby poziomu, czyli co mam na myśli? Kraków był tak samo ważny jak Gdańsk, jak Wenecja, jak na przykład Wiedeń pod względem tego ważności czy rozwinięcia tego centrum handlowego. To się zmieni i dla wszystkich będzie ta zmiana dostępna, czyli masz patch, czy masz dodatek i patch, to wszystko jest dostępne dla was wszystkich. I teraz tak, będą trzy poziomy centrów handlowych i oczywiście one będą się troszeczkę różnić, zależnie od tego, czy są przybrzeżne, czyli w sensie są mają dostęp do morza, czy są wewnątrz lądu. I teraz tak, ten z dostępem do morza mają takie następujące poziomy: Stapleport plus 5 do Trade Power. Chciałbym to zaznaczyć, dziękuję. Potem mamy Entrepot, plus 10 do Trade Powera, minus 5% Dev Cost, czyli tańsze Development i 10% szybsze rozprzestrzenienie się instytucji w tej prowincji. I na końcu mamy Worldport, plus 25 do Trade Powera, plus 0,25 Naval Tradition, plus 30% do rozprzestrzeniania się instytucji. I cała ta area, czyli to na przykład terytorium, state i tak dalej, minus 10% do dev costu, czyli tam się development o 10%, plus 100% sailors, czyli więcej żeglarzy i plus jeden maksymalny budynek w całej tym area. Czyli na przykład jak mamy powiedzmy Małopolskę, no to w każdej prowincji w Małopolsce byśmy mieli plus jeden do budynków. Oczywiście jeśli mamy w Małopolsce taki worldport, oczywiście nie może być worldport, bo Małopolska nie ma dostępu do morza, ale to jest już inna sprawa. Potem mamy w tym w głąb lądu te centra handlowe Emporium, tak samo jak Stapleport, plus 5 do Trade Powera. Potem Market Town, plus 10 do Trade Power i minus 5% do Dev Costu, czyli tańszy development. Potem mamy trzeciego poziomu World Trade Center, plus 25 do Trade Powera, plus 30% do Institution Spread, czyli bardzo szybkie rozprzestrzenianie się instytucji. Oraz cała ta area dostaje minus 10% do development costu, plus 33% manpowera i plus 1 building slot. Czyli różnica tak naprawdę jest taka, że Worldport w stosunku do World Trade Center jest to, że nie posiada Naval Tradition i mamy 100% żeglarzy zamienione na 33% manpowera. No i tutaj mamy tak, że w związku z tym w najnowszej aktualizacji też będzie troszeczkę więcej tych centrów handlu. Tutaj mamy na przykład, sobie popatrzymy, tutaj mamy na przykład w Włoszech mnóstwo. Tutaj mamy, tutaj, tu, naprawdę bardzo dużo. No w Polsce też, nie pamiętam czy właśnie w Lublinie, chyba w Lublinie, jak dobrze pamiętam, nie było chyba kiedyś centrum handlu. Więc w każdym razie mamy tego o wiele więcej. W Indiach tak samo, tutaj na przykład na południu, w Koromandelu, czy tutaj w wybrzeże Gujaratu też mamy bardzo, bardzo dużo tych centrów handlu. Tutaj tak samo w węźle bengalskim i tak dalej, i tak dalej. Więc to się zmieniło, no i dzięki temu, że właśnie są te różnego poziomu te centra handlu, no to można na przykład właśnie dodać więcej miejsc, które były ważne dla handlu, ale nie były, na przykład nie zasługiwały, żeby być kiedyś starego typu tym centrem handlu. I teraz jaka jest różnica dla posiadaczy Darmy? Posiadacze Darmy będą mieli system dynamicznego zmieniania się poziomów centrów handlu. Jeśli przejmiemy centrum handlu, na przykład poprzez dyplomatyczną aneksję, na przykład ktoś tam sprzeda prowincję, albo na przykład w wyniku traktatu pokojowego od kogoś przejmiemy prowincję, to poziom centrum handlu zmniejszy się o 1. I zaznaczam, to jest tylko dla posiadaczy Darmy. Jeśli macie patch, to te centra handlu zawsze będą tego samego poziomu. No chyba, że tam może są jakieś wydarzenia, które to zmieniają, no, ale w każdym razie ogólnie system jest taki, że macie bez Darmy, macie to stałe. Jeśli macie Darmy, to jest dynamiczne.
logiczne. No ale jak można przeciwdziałać, żeby cały świat nie został na poziomie pierwszym po pewnym czasie? To, że możemy ulepszać za gotówkę te nasze centra handlu, za 200 dukatów do poziomu drugiego i za 1000 dukatów do poziomu trzeciego. Tylko jeśli myślicie, że w takim razie może bym całą Polskę, te wszystkie te centra handlu poprawił do poziomu trzeciego od razu, jak tylko się da i będę miał gotówkę. No, nie da się, ponieważ jesteśmy skapowani, czyli możemy maksymalnie mieć centrów handlowego trzeciego poziomu, tyle ile mamy kupców. I tutaj jak sobie rzucimy okiem, więc Polska zaczyna z dwoma kupcami, więc możemy mieć tylko dwa centra handlowe tego trzeciego poziomu. Więc na przykład jakbyśmy zintegrowali Mazowsze, no to możemy mieć na przykład w Warszawie ten World Trade Center i w Krakowie. Albo na przykład w Warszawie i w Lublinie. Albo w Warszawie i w Lwowie. Albo w Lwowie i w Krakowie. Albo w Lwowie i w Lublinie. To są te nasze możliwe kombinacje posiadania centrum handlowych trzeciego poziomu. Więc to tak to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, premiera jest coraz bliżej, za niedługo powinniśmy poznać datę premiery właśnie darmy. Feature'y są już praktycznie wszystkie ujawnione. W przyszłym tygodniu ma być informacja o dodatkowych National Ideas. No i tak stwierdziłem, że dlaczego by nie rzucić okiem w dzisiejszym Dev Diary. To potraktujmy to nie tylko jako Dev Diary, ale zapoznanie z niektórymi feature'ami związanymi z darmy, a mianowicie z kompaniami handlowymi i z reworkiem troszeczkę kompanii handlowych. To też zostało jakiś czas temu stwierdzone, że jeśli do tej pory trzeba było mieć Wealth of Nations, ten dodatek, taki bodajże 1.6, to był patch 1.6, który wprowadzał właśnie Wealth of Nations, chyba taki bardzo stary. Trzeba było mieć właśnie ten Wealth of Nations, żeby posiadać dostęp do kompanii handlowych. Jeśli nie macie Wealth of Nations, ale ci, co posiadają darmę, też będą mieli możliwość tworzenia sobie tych kompanii handlowych. I co jest nowego? Możemy charterować trade company, tak zwany charter trade company feature, czyli to jest to, że możemy w tym momencie po prostu pójść na przykład do państwa w Indiach i powiedzieć: słuchaj Vijay Nagar, ja chciałbym tutaj mieć prowincję od ciebie wykupić, żeby tutaj sobie założyć kompanię handlową. No i w tym momencie Vijay Nagar mówi: no ile mi dasz? No ja mówię na przykład 1500 dukatów i oni wtedy mówią: no nie, posmaruj mi jeszcze troszeczkę. No ja w tym momencie mówię 2000 dukatów i tak gardą sobie tym podrzynam, a on mi mówi: dobrze, tylko mi nie sprzedawaj kiełbasek GSP Diblera, to się jakoś dogadamy. To jest tak, że ten koszt czarterowania kompanii handlowych, tych prowincji w kompaniach handlowych jest zależny od naszego zasięgu kolonialnego, jak daleko jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. I potem musimy na przykład sprawić, że na przykład państwo, które może być niechętne, to żebyśmy wykupili prowincję w okolicy, na przykład musimy posmarować tam dodatkowo tej gotóweczki, żeby byli chętni sprzedać te prowincje. W każdym razie jest teraz możliwość wykupienia właśnie prowincji od Indii. Już na przykład nie będziemy musieli na przykład najpierw rozpoczynać wojny, dokonywać desantu, żeby zacząć na przykład podbój Indii przez państwa zachodnie. Więc w każdym razie dostajemy taką możliwość. Kolejna rzecz to są inwestycje w kompaniach handlowych i one działają w następujący sposób. Każdej tej area, czyli tym, takim, jak zawsze mówię, terytorium lub state, czyli na przykład tutaj mamy to zaznaczone, to jest area Malabar, i ona ma 5 prowincji, no i tutaj mamy już Venad. To w każdej takiej tej area, tak długo jak tam mamy kompanię handlową, te prowincje, to możemy rozpoczynać tam inwestycje. I tutaj mamy 5 kategorii tych inwestycji, tutaj mamy na przykład kwatery, tutaj mamy warehouse, potem mamy brokers, office i exchange, potem mamy settlement i district i potem mamy administrację. To możemy postawić w każdej area, czyli na przykład powiedzmy mamy cały ten Malabar, no to sobie postawimy te inwestycje i uwaga, te wszystkie jakby tutaj nawet mamy zaznaczone na tym obrazku, to jest tak, na przykład local venture, no to jest venture, to jest bodajże
Ha, już teraz nie pamiętam, które to powinno być. A powiedzmy, dobra, governance, czyli to jest company administration, military administration i governor general mansion. I to jest tak, możemy postawić najpierw administrację, bo od razu military administration za odpowiedni koszt. No i w tym momencie sprawia, że te prowincje w naszym, właśnie tutaj wszystkie te nasze prowincje w tej terytorium, które są kompaniami handlowymi, dostaną plus 50% do manpowera i plus 50% na przykład do żeglarzy. I możemy w danej tej area postawić te wszystkie 5 inwestycji z tego, gdyby tutaj, które są wyznaczone, czyli takie podstawowe, i potem ulepszyć. I do tego możemy na całą, jak gdyby, kompanię handlową, bo kompanie handlowe dzielą się na regiony, czyli na przykład mamy kompanię handlową południowo-indyjską, wschodnio-indyjską, zachodnio-indyjską i tak dalej, i tak dalej. Możemy postawić na całą taką kompanię handlową jedną specyficzną, jak gdyby, inwestycje, przy czym może to być z tych specyficznych instytucji czy inwestycji możemy mieć każdy po jedno. I tutaj jest na przykład Officers Mess za 1000 dukatów plus 5 do Force Limitu dla nas. Potem mamy Admiralicja plus 5 do Naval Force Limitu. Potem mamy Property Appraiser, to jest 50% lepszy Trade Stealing w tym Trade Node, czyli na przykład powiedzmy mamy. Czyli jak to działa, to już powiem. Na przykład powiedzmy posiadamy Ceylon i posiadamy właśnie Malabar. No to możemy w tej, na przykład na Ceylonie postawić sobie te inwestycje, te wszystkie podstawowe, ulepszyć. Na Malabarze możemy też mieć wszystkie te ulepszone i postawić te wszystkie ulepszone inwestycje. I do tego możemy jeszcze zainwestować w te wszystkie 5 specjalnych tutaj tych inwestycji. No i w tym momencie na przykład posiadamy właśnie ten Property Appraiser, to mamy 50% większe Trade Stealing, jeśli będziemy z węzła handlowego koromandelskiego robić, na przykład przysyłać, transferować pieniądze, gotówkę do przylądka Dobrej Nadziei, Cape of the Good Hope. Potem mamy jeszcze Township, plus 10% trade value na całym tym naszym trade company, charter, czyli po prostu nasze dobra będą więcej warte. I ostatnie to jest minus 2% tańsze statki dla nas, czyli po prostu posiadając to, nasza marynarka będzie troszeczkę tańsza, więc będziemy mogli taniej stawiać więcej okrętów. Na przykład, żeby wzmocniać naszą siłę handlową w danym regionie. No i to byłoby na tyle w związku właśnie z tymi kompaniami handlowymi, a i tutaj jest jeszcze taka krótka przypomnienie, jak będą teraz działać policję, czyli nie policję, tego polityki. Oczywiście już bardzo sensownie dzisiaj mówię. Jest niestety strasznie gorąco. Zmiana jest w politykach następująca. Taka, że teraz będziemy mogli zamiast mieć tak jak do tej pory 5 maksymalnie polityk, możemy mieć teraz 3 polityki z każdej kategorii, przy czym pierwsza polityka z danej kategorii, kategorie mam na myśli administracyjne, dyplomatyczne i militarne, jest za darmo i każda kolejna kosztuje 1 punkt, więc teraz możemy mieć maksymalnie 9 polityk, z czego podstawowo 3 nie płacimy i za te pozostałe 6 musimy zapłacić, no ale na przykład są reformy, które sprawiają, że możemy mieć więcej maksymalnie do wzięcia polityk, albo niektóre polityki są darmowe, no bo na przykład właśnie jakieś tam idee narodowe mogą też na to wpływać. Więc w każdym razie tak to wszystko wygląda w tym Theft Diary i w tym poprzednim. Tutaj też niektóre te polityki zostały pozmieniane. No i to, co mogę powiedzieć więcej? Mam nadzieję, że udało mi się przekazać w ten jakże gorący dzień troszeczkę informacji dla Was. Data premiery powinna być znana już niedługo, jak wspominałem. Jeśli będziemy w stanie powiedzieć o niej, to zrobimy. A tymczasem będę się z Wami żegnał. Życząc Wam miłego dnia, no i do zobaczenia już niedługo w większej ilości materiałów. Hej!